No cześć mistrzowie, witam was bardzo uprzejmie, także ten, także quizy. Mam nadzieję, że tęskniliście, jeżeli tęskniliście, możecie zostawić mistrzowską łapeczkę. No i my jedziemy z kolejnymi odcinkami z quizów na kanale. Także im więcej będziecie zbierać łapeczek i komentarzy, na przykład możecie mi podsyłać nowe quizy w komentarzach, tym częściej będą się pojawiały odcinki z samych quizów. Dzisiaj zrobimy sobie dwa, czym pokazuję, cztery znowu. Dzisiaj zrobimy sobie dwa quizy, jeden i drugi. Jeden będzie, co sprawia, że jesteś atrakcyjny, a drugi, uwaga, czy rozpoznasz, co to za film. To może być bardzo ciekawe, moi drodzy, bo słuchajcie, czy jestem atrakcyjny. Tego nie wie nikt, prawda? Możecie ocenić to. Nie, wy, bo nie, chyba nie chcę słyszeć waszej oceny, lepiej mnie nie oceniajcie, co? Skupcie się może na sobie, co, okej? A później spróbujemy odgadnąć, czy znamy te filmy. Już pierwszy widzę, że to jest 3 metry nad niebem, także... A, będzie ciekawe, dobra, moi drodzy, mistrzowskiej, tu jedziemy! Skupcie się może na sobie, co, okej? Okej, wybierz jeden przymiotnik, z którym się najbardziej utożsamiasz, okej? Kreatywny, genialny, sexy, czarujący, spostrzegawczy, efektowny, wszystkie. Kreatywny jestem jak najbardziej, genialny... Ciężko określić w ogóle synonim jakiś słowa genialny, jakieś wytłumaczenie tego genialny, czyli na coś wpada i tak dalej, czyli to się łączy z kreatywny, sexy. Sexy. Sexy chyba nie. Ale czarujący, charming, trochę charming beauty. Spostrzegawczy, jestem bardzo spostrzegawczy i strasznie fajnie zapamiętuję dużo rzeczy, jak idę gdzieś tam w jakimś obcym mieście, jak jestem i tak dalej. Efektowny, zawsze jestem efektowny. Efektowny i efektywny. Także ciężko, chyba efekt. Nie no co. Okej, wezmę kreatywny, to chyba dobrze mi opisuje, jestem strasznie kreatywną osobą. Czy twoi przyjaciele i rodzina również zaznaczyliby ten sam przymiotnik, myśląc o tobie? Tak. Sexy. Nie no, całkiem poważnie to myślę, że tak, pewnie, że tak, to jest jedna odpowiedź. Może nie pewnie, że tak, ale raczej wydaje mi się, że tak. Rodzina oceniłaby mnie jako osobę kreatywną. Z jaką osobą najchętniej umówiłabyś się na randkę? No, no pewnie ze swoją dziewczyną. Co do mnie przy... Baby, dupciu moja, sexy tęsknię! Z kimś, kto potrafi oczarować każdego, z kimś, kto doskonale rozumie moje uczucia, z kimś, kto dba o siebie, z kimś, kto ma w celu w życiu i do niego dąży, z kimś, kto potrafi docenić najmniejsze rzeczy w życiu. To doskonale rozumie moje uczucia, to jak najbardziej, bo fajnie, jeżeli się rozumiemy, ktoś mnie rozumie, ktoś mnie jakoś szanuje, ja jego i tak dalej, albo z kimś, kto potrafi docenić najmniejsze rzeczy w życiu, czyli na przykład dostajesz kamyczek i mówisz, jaki fajny ten kamyczek, bardzo chętnie go od ciebie przyjmie, to jest naprawdę dla mnie mega słodkie, także chyba wydaje mi się, że to będzie dobra opcja. A czy ty jesteś typem osoby, z którą chciałbyś się wybrać na randkę? Nie, nie, dlaczego? Dlaczego? Bo jestem zajęty. K***a, jestem zajęty! Jesteś w klubie i łapiesz kontakt wzrokowy z rekreacyjną osobą, żeby wam to urozmaicić. Patrzę na Asiutkę teraz. I mówię, no hej, jestem sexy, nie bardzo. Właśnie na to wyrwałem Asiutkę. Która następnie podchodzi do ciebie i wyraźnie chce z tobą zatańczyć. Jaka jest twoja reakcja? Jeśli jest dobrym tancerzem, tancerką, pewnie, że z nią zatańczę, to zależy jak bardzo mi się podoba. Jeśli ten ktoś zauważy mnie wśród tłumu, na pewno musi być kimś wyjątkowym, muszę pomyśleć, doceniam odwagę, ale jednak nie, nie, no ja tam bym taniał za siutą! To zależy jak bardzo mi się podoba, bardzo fizyczna materialność to jest taka pewna, która no, świadczy o tym, że tylko patrzymy na wygląd, ale jeśli ten ktoś zauważy mnie wśród tłumu, to na pewno musi być kimś wyjątkowym. Bardzo romantyczne i typowo humanistyczne podejście, wyszukując się jakichś ciekawych rzeczy, także wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Wszyscy twoi znajomi zadecydowali, że idziecie na plażę nudystów, zgadzasz się i idziesz z nimi? Plaża nudystów? O kurde! Wolę chyba jednak opalać się w kostiumie? No nie wiem, pewnie, że tak. No, znaczy ja jestem ogólnie świrem, więc byłaby beka. Asia zabije mnie ten filmik. Pewnie, że tak. Ale zasiął. Spotykasz osobę, która może nie jest atrakcyjna z wyglądu, ale za to jest niesamowicie inteligentna i świetnie się dogadujecie. Ma u ciebie jakieś szanse? Pewnie, dla mnie nie liczy się wygląd, tylko to, co jest w środku. Sama nie wiem. Więc tak, odpowiem sama nie wiem. Już tłumaczę dlaczego. Nie, nie, nie ma odpowiedzi! Pewnie dla mnie nie liczy się wygląd, tylko to, co jest w środku. Okej. Czyli jakbym to powiedział, to Asia jest bardzo piękną kobietą, więc obraziłbym ją, bo bym stwierdził, że nie, no wygląd się nie liczy, tylko to, jaka jesteś ty. Asia jest bardzo ładna i przy okazji ma to coś, czego szukałem dziewczyny, także to jest dla mnie ważne, a odpowiem sam nie wiem. Dlatego, że to jest w przypadku mnie i kogoś, kogo tak jakby jeszcze nie poznałem, więc nie wiem, czy miałby szansę. Wygląd też jest ważny, nie oszukujmy się, jeżeli patrzysz na kogoś, nie wiem, ma coś, to akurat jako faceta cię podnieca, czyli na przykład to jest brunetka, blondynka, bądź też nie wiem. Zależy na co patrzycie, czy ma ładne piersi, czy ma pośladki, czy może patrzycie na brzuszek, czy może na to, czy jest gruba, czy chuda, każdy na coś patrzy, każdy ma coś swojego. Także sam nie wiem, to ciężko by powiedzieć. I odpowiedzią są twoje oczy! Czy moje oczy są atrakcyjne? Chyba nie! Okej, ale przeczytajmy odpowiedź. Twoje oczy są naprawdę wyjątkowe, ale to dzięki twojemu unikatowemu spojrzeniu na świat. No to się zgadza. Przyciągasz do siebie osobę płci przeciwnej. Okej, jesteś spostrzegawczy, a twoja dbałość o szczegóły jest naprawdę atrakcyjna. Być może, bardzo dziękuję, same quiz, ale mnie połechtali, kurde, aż mi jest naprawdę przyjemniej. No i co mogę powiedzieć? Czy jeszcze raz zapytam, czy moje oczy są atrakcyjne? Wydaje mi się, że chyba nie. A kolejnym quizem, który już mówiłem na początku i oczywiście o tym wiecie, będzie... Czy rozpoznasz, co to za film, moi drodzy? No i teraz będziemy sobie rozpoznawać filmy i tak jak mówiłem, to jest troszkę dłuższy quiz, będziemy jechać na dół i wy też możecie się angażować, jeżeli chcecie. Możecie nawet teraz ze mną rozmawiać, ja z wami, cześć, co tam u ciebie? Może rozmawiać ze mną, cześć, co tam, jak tam?
No nie, no mów, stary, nie krępuj się, ja czekam na twoją odpowiedź, stary. Czy moje oczy są... Więc śmiało możecie rozmawiać sobie podczas oglądania tego filmu ze mną, no i jedziemy. Czy rozpoznasz ten film? Pierwszy to jest 3 metry nad niebem, to chyba nie muszę mówić, to jest bardzo łatwe. Jaki to film? Seks Misja nie, Poranek Kojota nie, Bogowie! Bogowie, bo to jest przecież z Tomaszem Kotem, który zagrał Zbigniewa Religię, to się zgadza. Jaki to film? Obróz Wszechmogący, słuchajcie, rozstąpywanie wody pomidorowej... Zupy, bo kurwa, co ja mówię? Zupy pomidorowej w knajpie, kiedy zaczął się jarać wszystkimi emocjami. Jeżeli nie znacie tych filmów, to macie sporo do nadrobienia. Jaki to film? Forrest Gump, pianista, Castaway poza światem, Szeregowiec Ryan. Moi drodzy, Castaway poza światem 100%. Poza tym, bardziej można by było się domyślić po tym, jakby było zdjęcie tej piłeczki, czyli chyba on się nazywał Wilson, wydaje mi się. Okej, okay. Castaway poza światem. Jaki to film? Zniewolony, ciekawy przypadek Benjamina Batona. To jest ciekawy przypadek Benjamina Batona. I ten film też widziałem, serdecznie wam polecam, możecie sobie go zobaczyć. Co to za film? The time of my life and fair share is waiting for... No Dirty Dancing, no co ja muszę mówić? Yes, wait, this is true. Era ho atrakcyjne oczy. Okej, okay, aż się rozpłakałem śpiewając to. Jaki to film? No to jest Edward na rzucu ręki, tego nie muszę mówić. Bo widzimy Edwarda, prawda, czyli którego zagrał Johnny Depp, ma tutaj parówki różne w rękach. No to nie są parówki, ale wiadomo co. Więc Edward na rzucu ręki. Jaki to film? Jak rozpętałem drugą wojnę światową? Sami swoi, Kogel Mogel, Dzień Świra. Dzień Świra odpada i Kogel Mogel też, bo znam te filmy. Raczej jak rozpętałem drugą wojnę światową, chociaż nie pamiętam aktora. Nie no, sami swoi to nie. Jak no i dobrze, już się zgadza, po co ja mam wątpliwości? Jaki to film? Moi drodzy, no przecież nie muszę mówić, że to jest Jumanji. Nie no, oczywiście Kevin Sam w domu. W Nowym Jorku jeszcze nie, bo prawda widzimy scenerię domu, więc to raczej wydarzyło się w Kevinie Sam w nowym domu. Sam w domu po raz trzeci też odpada, bo to już byli prawda inni aktorzy i tak dalej. Trzeciej części Kevina nie polecam. Natomiast to jest Kevin Sam w domu, proste. Jaki to film? Leon Zawodowiec. Nie muszę nawet czytać innych opcji, bo znam ten film, świetny jest i oglądałem go i bardzo polecam. No tego też nie muszę czytać, prawda, co to jest za film? No Matrix przecież. No i jest taka opcja. District 9 nie. District 9 nie pamiętam, co to był za film. Apollo 13 też nie widziałem i Vinci to jest chyba z polski film. Ten z obrazem. Chyba. Kurde. Czy moje oczy są atrakcyjne? W każdym razie prawidłową odpowiedzią jest Matrix. Jaki to film? Pamiętnik? Gwiazd naszej wina w kręgu miłości? Pamiętnik. U ja cyckam! To jest komedia romantyczna i to może być ciężkie, okej. Okay. Wszystkie panie i teraz wszyscy panowie tutaj proszę o pomoc. Mistrzowska pomoc, okej, okay, teraz idziemy. Czy jeśli podzielę 2 przez 14 pierwiastek z 7 i dodam do tego pierwiastek z 4, dodać kawałek ciasta i jeszcze trochę jabłek, to musi być film... W kręgu miłości. Nie, pamiętnik zawaliło! Tym razem mistrzostwo się nie... Za mało telepatycznie do mnie mówicie! Jaki to film? O, znam tego aktora, chłopcy sferajny, pianista, iluzjonista, Terminator nie i chłopcy sferajny też nie, iluzjonista albo pianista. Ciężko, chyba zaznaczy pianistę, chociaż nie widziałem. Jest! Nie trafił! Tak! No można strzelać, prawda? Jaki to film? No i tutaj też nie muszę mówić, nie jest to ani obecność. Na Sinistrze 2 byłem ostatnio w kinie. Straszny film też odpada, no bo to jest, prawda, moment horroru. Czyli Piła. I to jest chyba moment, w którym ta babka odcina sobie rękę, ale nie do końca pamiętam, czy to jest Piła 3D, czy jakaś tam inna. W każdym razie jest to Piła. Jaki to film? Jakiś polski. Chyba po kłosie. W każdym razie gra tu Maciej Sztur. Chłopaki nie płaczą. Bogowie nie. Bogowie nie i Zieba Obacana. Między Pokłosiem a Chłopakami nie płaczą, się zastanawiam. Nie widziałem Chłopaki nie płaczą. Cholera, muszę nadrobić kinematografię polską. Dobra, stawiam na Pokłosie, bo byłem na tym w kinie, wiem, że był Maciej Sztur, tego typa nie kojarzę. Jest Pokłosie, wszystko się zgadza. Jaki to film? 2012, Sekretne Okno, Terminan, Powrót do Przyszłości. Tego gościa kojarzę i to jest chyba gościu z Powrotu do Przyszłości. No i easy, łatwiutkie. Dalej, jaki to film? Ho! No nie, chyba nie muszę mówić, że to jest straszny film. No pewnie, że to jest Ring i tutaj to jest oczywiście o dziewczynce, która wychodzi z telewizora, Samara Morgan. Można zobaczyć to również w pranku Sylwestra Wardęgi. A co robi Sylwester na Sylwestra, prawda? Wardęgę! Wardęgę! Nie, śmieszne, nie śmieszne. W każdym razie Ring i jedziemy dalej, okej. Okay. Jaki to film? Zielona Mila? Nie, ten aktor nie grał w Zielonej Mili. Tak, Shawshank, kojarzę tego typa z Terminatorem. Skazanie na Shawshank. Ej, dobrze mi idzie, prawie wszystko dałem dobrze, oprócz jednej komedii romantycznej, której w sumie nie widziałem. Jaki to film? Na własne ryzyko, Slamdog Milioner z ulicy, Potwornie Narodzony, Titanic. Titanic odpada, prawda, że chyba mówimy tutaj o jakimś remake'u, który wydarzył się w pociągu i tonący pociąg. Na własne ryzyko nie kojarzę filmu, Powtórnie Narodzony też nie, Slamdog Milioner z ulicy. To może być to, ponieważ jest to robione teraz na logikę. Jest to robione na samych quizach, jest to robione przez osoby, które mniej więcej się na tym znają i chcą, żeby się domyśleć, więc to będzie Slamdog Milioner z ulicy. Stawiam mój kanał! Interstellar albo Apollo 13. Strażnicy Galaktyki też jakieś, podejrzewam, gówno, nie chciałem oczywiście obrazić fanów. Oczywiście po prostu tego filmu nie widziałem. Apollo 13 czy Interstellar? Interstellar to był ostatnio film popularny w kinach, więc postawię na to.
Albo Apollo 13. Dobra, Interstellar. No i Strażnicy Galaktyki. Obraziłem osoby, które widziały ten... Nie wiem, czy to jest Riana, czy kto to... Nie znam w ogóle aktorów, niestety. Także no, kolejny błąd, już drugi. Więc to jest, nie wiem, ile już było, około 20, więc 18 na 20, więc to w sumie nie jest na razie tak źle. Jaki to film? Bruce Willis. W Pogoni za szczęściem wskazujecie Next. Next raczej to nie jest, bo Next jest z Nicolasem Cage'em. On tu gdzieś wyskakuje teraz w roku. W Pogoni za szczęściem. Też nie znam, Wszystko za życie brzmi dobrze. I jakieś dziecko, życie, że dziecko w Pogoni za szczęściem może. Czyli Wszystko za życie albo W Pogoni za szczęściem, dobra? Po której myszka będzie bardziej w stronie ekranu? Po lewej, czyli W Pogoni za szczęściem. Szósty zmysł, no jak to możliwe? Jaki to film? To jest Terminator. To znaki, Jumper, Matrix, Terminator. No jest tam Arnold Schwarzenegger. Więc będzie Terminator, nie możecie się zastanowić. Okay, jaki to film? Drzewo życia, Atlas chmur, tylko kochankowie przeżyją. Troja, no Troja na pewno nie. Atlas chmur. Po chuj ja strzelam! Jaki to film? Za szybcy, za wściekli, szybcy i wściekli, szybko i wściekle, szybko i wściekli, Tokyo Drift. Przyznam szczerze, że nie jestem fanem serii, oczywiście widziałem Szybkich i Wściekłych do czasu, aż żył Paul Walker, prawda, późniejsze, te na przykład najnowsze nie widziałem, ale strzelam, to są po prostu Szybcy i Wściekli. Bo może to być Tokyo Drift albo Szybcy i Wściekli, więc to stawiam. Za szybcy, za wściekli. No mogłem nie wiedzieć. Jaki to film? Zawód Szpieg, Zielona Mila, Filadelfia, Wojna Czar... Tego gościa kojarzę z Zielonej Mili. I on zginął chyba... Tak, to jest gościu, który zginął na tym krześle elektrycznym, przecież co mu nie namoczyli gąbki chyba. Więc Zielona Mila. Jaki to film? Wyspa, 13 dzielnica, Zniewolony i Zagubieni. Oh, fucking shit. 13 dzielnica brzmi bardziej bronxowo, nie jako jakieś kurde Westwood. Zniewolony albo Wyspa. Zniewolony brzmi dobrze. No i jest! 21 na 26. Jesteś naprawdę dobry. Znasz wiele filmów i zasługujesz na miano mistrza w tej dziedzinie. Mistrza? Nie, trzeba do nich napisać, oni muszą to zmienić. To oczywiście chodzi o mistrza, prawda? Ja nie będę się denerwował, czemu tak brzydko piszecie? I to w sumie tyle. Dzięki za oglądanie kolejnych samych quizów. Zmiaćcie ten filmik łapeczkami i komentarzami. No i będziemy oczywiście wrzucać kolejne same quizy, jeżeli tylko będziecie chcieli. Bo myślę, że to jest fajny sposób, żeby gdzieś tam odreagować od fajnych, mega montażowych, śmiesznych filmów i zrobić sobie quiz. Możecie później wejść w quizy na dole i powiedzieć mi potem, co wam wyszło, czy jak bardzo jesteście w tym wypadku atrakcyjni oraz czy jak dobrze znacie filmy. Mam nadzieję, że większość z nas bardziej, z nas mistrzów, z was też bardziej śledzi kinematografię. I zna więcej tych filmów 20 na przykład. 6 na 26, także to jest naprawdę bardzo fajny wynik. 21 na 26 chyba też jest spoko. Dzięki za oglądanie, zostawcie mistrzowską łapeczkę, komentarz i to tyle. Żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim łokciem. Zapraszam oczywiście na Facebook, to jest obowiązek każdego mistrza, wejść na Facebook, zostawić tam lubię to oraz na Instagrama, jeśli chcecie, to możecie śledzić mój Instagram, polubcie jakieś tam zdjęcia, pokomentować i to tyle. Żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim łokciem. Tu zobaczymy w kolejnym odcinku. Jak ja szybko mówię. Na razie mistrze. Może jakiś inny dźwięk by zrobił? Nie, no dobra. Puh! Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się... Tonący pociąg.